Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku dwie gry, ale o podobnych mechanikach. Jest to gra Timeline Wynalazki oraz Hardline Zwierzęta. Także zobaczcie, na czym polegają te gry, jak wyglądają zasady. No i za chwilę wracamy i powiem troszeczkę więcej, co sądzę o tych grach. Zapraszam. Tak prezentuje się gra Timeline Wynalazki. Gra naprawdę od razu zasługuje na plus za wykonanie gry. Grę dostajemy w takim metalowym pudełku. Ono jest bardzo, bardzo ładne. W środku mamy bardzo fajną wypraskę z takiego puchu na karty. Też super pomysł. Naprawdę to się prezentuje bardzo ładnie. Grafiki na kartach również są bardzo, bardzo ładne, szczegółowe. Przyjrzyjcie się na przykład ten fort, ten naprawdę wygląda bardzo ładnie. Pozostałe rysunki naprawdę są też bardzo, bardzo ładne. Możemy sobie usiąść i poprzeglądać same karty dla samych ilustracji. No ale dobra, przejdźmy do samej gry. Gracze na początku gry tasują wszystkie karty wynalazków. Tak, aby nie było widać dat, te karty są dwustronne. Z jednej strony mamy kartę bez daty, z drugiej strony mamy datę. No i teraz gracze otrzymują 4 karty. Jeżeli chcemy grać troszeczkę wariant trudniejszy, jesteśmy troszeczkę doświadczeni, możemy tych kart użyć troszeczkę więcej i nawet sobie wydłużyć tą rozgrywkę. Ale w podstawowym wariacie są to 4 karty wynalazków i trzymamy je tak, żeby nie było widać daty. Następnie wykładamy jedną kartę odkrytą, czyli z datą na środku stołu i możemy zacząć rozgrywkę. Gra jest naprawdę bardzo prosta. Gracze w swojej kolejce muszą wyłożyć swoją jedną kartę po odpowiedniej stronie leżących już kart na środku stołu. Oczywiście szacując, czy dany wynalazek powstał wcześniej, czy później od leżących tutaj na stole. Gracz rozpoczynający ma klarowną sytuację, bo musi teraz zdecydować, czy położyć kartę z lewej strony, czy z prawej strony. Z lewej strony kładziemy tutaj karty, wynalazki, które powstały wcześniej od tego leżącego na środku stołu. Po prawej kładziemy wynalazki, które powstały naszym zdaniem później. No i przypuśćmy, gracz rozpoczynający chce wyłożyć kartę wynalezienie pierwszego modelu Forda T na stół. Sprawdza wynalezienie samolotu. 1903 rok. No i przypuśćmy, gracz uważa, że samochód powstał wcześniej, no bo przecież jak samolot może powstać później? No widać, gracz się pomyli. Jeżeli gracz się pomyli, nie ułoży tam, gdzie trzeba karty, tą kartę odrzuca i dobiera kolejną kartę z wierzchu stosu. Jeżeli udało mu się to i położył po dobrej stronie, ma szczęście, kolej przechodzi na kolejnego gracza. Kolejny gracz teraz ma do dyspozycji już troszeczkę więcej możliwości, bo gracz może położyć kartę z lewej strony, z prawej strony tych dwóch kart, bądź też pomiędzy, jeżeli uważa, że dany wynalazek powstał w okresie pomiędzy tymi dwoma wynalazkami. No i przypuśćmy, mamy obróbkę kamienia, no to jest bardzo proste, na pewno powstało dużo, dużo wcześniej. Mamy minus 2 miliony lat temu, no to jest spory czas, udało się. No i gracze tak grają, im więcej tych kart na stole, na środku stołu, tym gracze będą mieli więcej oczywiście możliwości wyłożenia i już większy orzech do zgryzienia. Więc gracze będą mogli kłaść pomiędzy karty, obok kart i tak dalej, i tak dalej. No i gracz na koniec swojej tury sprawdza, czy pozbył się wszystkich kart. Jeżeli mu się to udało, wygrywa grę. Ok, tak prezentuje się Hardline Zwierzęta. Przygotowanie gry jest bardzo podobne do Timeline, czyli też gracze otrzymują 4 karty, tylko tutaj przed rozgrywką gracze muszą ustalić, w jakiej kategorii będą grali. Czy będą grali na długość życia tego zwierząt, czy na wagę, czy na wielkość tych zwierząt. Gdy gracze już ustalą, każdy z graczy dostaje 4 karty zakryte, jedną odkrytą kładziemy na środku stołu i zaczynamy. I zasady są podobne jak w Timeline'ie, tylko że gracze muszą oczywiście wykładać karty pod względem na przykład wielkości. No i przychodzi kolej pierwszego gracza, musi on wyłożyć na początku po jednej stronie tej początkowej karty. Umieszcza lwa po prawej stronie, bo uważa, że lew jest większy od lamy. Tak, udało mu się, kolej przychodzi na kolejnego gracza. Następny gracz bierze na przykład skorpion cesarski, umieszcza go po lewej stronie.
Oczywiście jest on dużo mniejszy od lamy, również się zgadza. W późniejszych grach oczywiście gracze będą mogli umieszczać pomiędzy tymi kartami po bokach i gracz, który pozbędzie się jako pierwszy swoich czterech kart, wygrywa grę. Ok, jesteśmy z powrotem. Przyszła kolej, żebym ocenił te gry. Zaczniemy od wykonania. Tutaj do wykonania nie mam jakichkolwiek zarzutów. Gry są wykonane naprawdę bardzo ładnie. Mamy je w takich metalowych pudełkach. Także te pudełka ciężko je zniszczyć. W środku mamy bardzo fajne wypraski na karty. Także pod względem wykonania jest bardzo, bardzo fajnie. Graficznie też jest bardzo ładnie. Te grafiki na kartach są bardzo, bardzo ładne. Można im się przyglądać cały czas. Możemy sobie przeglądać te karty dla samych grafik. Troszeczkę nie wiem, dlaczego te karty są mniejsze od wersji Caldline. Nie wiem dlaczego, ale to taki mały, mały minusik. Fajnie byłoby, żeby to były duże takie grafiki. Z kolei, jeżeli mamy tutaj duże karty, no to niestety, jeżeli gramy w te 8 osób, bo w grę możemy grać od 2 do 8 osób, w tą też. Także tutaj te miejsce na stole nam się zapełnia, zwłaszcza jak jeszcze mamy te duże karty. To może i dobrze, że tutaj są takie malutkie, wtedy więcej tych kart wejdzie. Co do samej gry, jak już mówiłem, gra rozszerzona od 2 do 8 graczy i muszę powiedzieć, że tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy gramy w 2, czy w 8 osób, czy w 5 osób. Za każdym razem jest fajnie, tylko oczywiście, gdy gramy w 8 osób, no to gdy przyjdzie kolej ponownie nasza, no to tych kart już mamy masę i druga nasza tura, no to już mamy wyboru dużo. Jeżeli tamte karty leżą poprawnie, no to wtedy już ma gracz zawrót głowy. Ale jest ok, jest fajnie, przyjemnie. Co do wersji, którą grę komu bym polecił? Przede wszystkim wynalazki, timeline wynalazki dla graczy, którzy lubią historię, mają głowę do dat i dla tych osób troszeczkę starszych, bo młodsze dzieciaki, niby to jest do 8 roku życia, troszeczkę ciężko jest tym dzieciakom oszacować mniej więcej kiedy co powstało, jeszcze tego nie mieli w szkole. Także raczej dla tych młodszych i takich familijnych graczy poleciłbym te kardy zwierzęta. Z kolei tutaj ta jedna kategoria, wiek, długość życia zwierząt jest troszeczkę taka naciągana, bo ciężko tu jest oszacować ile żyje dane zwierzę, bo jeden osobnik może żyć 2 lata, drugi może żyć 10 lat i tu ciężko jakoś to wywnioskować, także ta kategoria wiek raczej często tutaj u nas nie była grana, bardziej było długość oraz ciężar, wtedy to można było mniej więcej oszacować po grafice, więc i ci młodsi gracze mieli jakiekolwiek szanse. W wynalazkach raczej dla starszych graczy, dla takich co mają pamięć do dat, lubią historię, ta gra dla graczy familijnych, ale obie gry są bardzo fajne, przyjemne, proste, czas gry 15 minut, także możemy zagrać kilkakrotnie. Ja szczerze polecam, gry kosztują tak w granicach 40 zł, także nie jest to jakiś duży koszt, a naprawdę może się spodobać. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Tutaj subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!